Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC, w ostatnim odcinku Footmas na tym kanale. Początek świątecznej / zimowej promocji jest ostatnim materiałem z tej serii, natomiast nie jest ostatnim materiałem z Foot. Bardzo wam dziękuję, słuchajcie, za to, że przyjęliście tutaj tak przyjemnie te moje poczynania footowe i myślę, że dzięki temu sygnałowi, który mi daliście, będziemy się tutaj całkiem regularnie widywali w nadchodzącym czasie. Nie określam tego czasu, no bo teraz oczywiście są święta i no umówmy się, EAFC nie jest wtedy moim jakimś wielkim priorytetem. Oczywiście na tym kanale będzie się pojawiał jeszcze Kozajashi i tak dalej, ale oczywiście Daily kończy się 24 grudnia, tak jak zapowiadałem, natomiast Foot na pewno tu wróci już nie pod nazwą Footmas, tylko jakoś inaczej, więc mam nadzieję, że będziecie. Dziękuję, że byliście do tej pory. Jeżeli wam się podobały te odcinki, ten spodoba, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, by nie przegapić też tego, co nadchodzi, no bo słuchajcie, no trzeba powiedzieć, że ta Footmasowa promocja, Wild kardowa jest naprawdę ciekawa. Mamy tutaj zimowego Pele 96 w grudniu, Van Bastena, Linekera, Drogbe, Van Nistelrooya, jest Van Dijk, jest Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Owen Rush, ale oczywiście to jest też coś, co było bardzo mocno promowane pod względem SBC i właśnie do tego SBC trafił Gabriel Martinelli, zawodnik, którego zrobię, słuchajcie, z ogromną radością, ponieważ ma 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, czyli może wykluczyć mi Dembele. I to nie jest tak, że ja Ousmana Dembele nie lubię. Naprawdę fajny inform, super. No ale Gabriel Martinelli, to jest piłkarz, którego straszliwie lubię w rzeczywistości, więc jest to zawodnik, którego z ogromną radością dodam do tego składu. No i słuchajcie, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, jeśli chodzi o tę promkę. Tu szybko zrobimy sobie to pierwsze SBC. Ja jestem też świetnie do dzisiejszego odcinka przygotowany, ponieważ mam bardzo dużo dobrych paczek. Mamy też Ruda Hulita, którego można by było zrobić. Ruda Hulita, na którego czekało bardzo dużo osób. Ja osobiście nie jestem do końca przekonany, czy ten Rud Hulit mnie interesuje. Patrzę na składy, tylko ja mam zawsze problem z estymacją ceny i sprawdzimy sobie to pod koniec tego odcinka, kiedy już zaczytane zostaną dane, bo ja no nie policzę wam tych składów, nie wiem jak to wyjdzie. Wiem, że Gabriela Martinelliego chciałem zrobić dziś, ale dziś go raczej nie zrobimy, bo tego foderu, który trzeba dać tu, jest dużo. Ja nie mam całego Gabriela Martinelliego, w sensie nie jestem w stanie całego Gabiego zrobić dzisiaj, a nie będę kupował kart, tym bardziej, że po drodze prawdopodobnie za te logowania poleci tyle foderu, bo widzieliśmy ile tego ma być, że głupio by było po prostu tego nie zrobić, więc zaraz będziemy się tym wszystkim zajmowali, co mamy w sklepie, bo ja w sklepie mam naprawdę dużo. Wiem, że mają być dodane też te paczki za 10 monet, 30 monet, więc nie wiem, czy one już są teraz, więc zaraz to wszystko sprawdzimy. Ten odcinek oczywiście pokazuje się jak najszybciej po premierze tego eventu, więc mam nadzieję też, że uszczkniecie z niego parę informacji. Natomiast słuchajcie, pograłem trochę w FIFA, niedużo, bo nie dużo, ale trochę. I to wszystko skutkuje tym, że nasz skład, mój skład arsenalowy wygląda, no wygląda zdecydowanie lepiej z tym Williamem Salibą, który będzie tutaj w środku obrony dzielił i rządził, mam nadzieję, z Benem White'em. No bo zobaczcie teraz, jak to wygląda. Ewolucja White'a, ewolucja Williama Saliby, to wygląda dobrze. Bukayo Saka na prawym skrzydle. No ja osobiście mam naprawdę duże nadzieje związane z tą drużyną, no ale mam też spore nadzieje związane z tym eventem. Zobaczmy, jak wygląda sklep. Paczki promocyjne mnie osobiście w ogóle nie interesują. W sensie, słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj możemy trafić naprawdę fajnych... Czemu mi nie chciało to przeskoczyć? Dziękuję. Nie. No przeglądaj paczki. O, ciągle na FFPoints skakałem, nie rozumiem. Dobra, to są limity globalne, ale nie ma paczki, którą chciałbym otworzyć, bo to jest... Chociaż to jest paczka 10 rzadkich kart 84+. 215 tysięcy, 1500 FFPoints'ów. To brzmi jak niezły FFPoints'owy deal. Natomiast są paczki, na które czekałem, je sobie otworzymy. Ja nie ukrywam, że w ogóle ta promocja jest przepiękna. To trzeba powiedzieć, że to wszystko wygląda naprawdę pięknie. Ja nie ukrywam, że w tym momencie nie czuję potrzeby wydawania FFPoints'ów. Na pewno skłonią mnie do tego Toty i będziemy się widywali w tych odcinkach Toty, prawdopodobnie na tym kanale, jeśli chodzi o Foot.
ale czy ta promocja mnie do tego skłania? Nie, bo mój cel na tę promocję jest prosty. Chcę zdobyć Gabriela Martinelliego. Możliwe, że w którymś momencie wydam końsy, pońcy na paczkę. Jest Robert Lewandowski za 30 monet. W pewnym momencie wydam pieniądze na paczkę foderową, żeby mieć po prostu piki albo coś, żeby wam to pokazywać. Na... paka za 30 monet. To mi się podoba. Genialnie, słuchajcie. Rozpoczyna się dla nas ten odcinek. No to co, przejdźmy teraz może przez tą paczuchę. Zobaczymy, czy uda się trafić jedną chociaż kartę promocyjną. Środkowy obrońca z Holandii. Nie jest to niestety Virgil van Dijk. Teraz, gdybym trafił Virgila van Dijka, trochę nie wiem, co bym z nim zrobił. W sensie, bo lubię ten swój duet obrońców, a Ben White na prawą stronę defensywy, no to to jest trochę, kurczę... No na pewno nie placek, placek na prawą stronę defensywę, no to jest placek. No na, to są paczki, na które ja ewentualnie będę wydawał pointsy po prostu po to, żeby mieć tych zawodników do rozbudów. Zobaczmy sobie teraz paczkę z podglądem. Brazylia, prawy obrońca, więc raczej tu na walkout liczyć nie możemy szybko, więc pomijamy sobie tę panią i wracamy sobie jeszcze do paczek promocyjnych, no bo tu czeka na nas paka za 10 monet. Był już jeden walkout za 30, za 10 monet, Brazylia... Esio, Eder Militao? No nie, to będzie rejs chyba, ale słuchajcie, to jest paczka za 10 monet, więc naprawdę no w tym przypadku można powiedzieć spokojnie, że jej daje paczkę za darmo i te 10 monet, które się kupuje, to nie jest najmniejszy problem. No to co, przedzieramy się teraz przez to, co tutaj mam. Tak jak powiedziałem, część tych paczek jest niezła, część tych paczek jest taka jak ta podwójna, ale ona i tak dała nam jedną paczkę 84, więc może to szczęście jest teraz troszkę bardziej podkręcone z okazji nowej promocji. Nie wiem, no wiem, że Vlachowicza mamy, wiem, że Frana Garcia mamy, więc tu pokuszę się o ten drastyczny quick sell, bo tych 80, trójek, czwórek będzie wpadało teraz naprawdę dużo. Zresztą tych, chociażby te logowania są bardzo mocno tutaj premiowane, tak? Więc warto pamiętać, żeby je robić. Na szczęście to można sobie nawet z łepapa puścić i tyle. Dobra, paczka 75+, a w zasadzie nawet nie łepapa, tylko kompaniona. Paczka 75+, szybko przez nią przechodzimy. Mamy ją w takim razie tutaj załatwioną. Paczka 85+, jednego piłkarza. Zobaczmy, jest to niemiecki środkowy pomocnik, ale to jest Ilkay Gündoğan. To nawet nie jest Antoine Gross. Ilkay Gündoğan na szczęście nie po stronie duplikatów. Jest to zawodnik, którego zatem od razu bierzemy do klubu. No i teraz, dwa razy 81+. No, ja bym chciał jedną zieloną kartę tutaj zobaczyć. Byłoby mi miło z tego powodu, no bo nie ukrywajmy. To, co tu mam przygotowane, jedną kartę promocyjną dać by nam mogło. Oczywiście my tutaj także możemy trafić ikony. No bo przynajmniej zawsze tak było, że te ikony mogą lecieć nam w paczkach jako ikony promocyjne w paczkach promocyjnych. W sensie one są jako karty promocyjne. Ważne jest też to, że trafiamy 40 tysięcy monet chyba. No bo to jest inform tak liczony. On na pewno nam się przyda albo do rozbudowy z informami, jeżeli ta została, jeżeli nie, to znaczy rozbudowy... ileś tam 84+, tej 5 razy 84+, jeżeli jej teraz, ona teraz nie, jej teraz nie ma, to ona na pewno wróci, więc inform na pewno się przyda, albo do samego Gabriela Martinelliego. Tutaj niestety trafiamy fatalnie, bo to jest Alex Remiro, więc ten zawodnik zupełnie nie jest nam potrzebny tutaj do niczego. No i tak, co mamy dalej? Paczkę, no tak naprawdę to są wszystko to samo, takie same paczki, tylko z różnymi progami ilościowymi. Ja oczywiście liczę na to, że jak najmniej duplikatów nam się tutaj pojawi. No i ta paczka nas pod tym względem nie rozczarowuje. Zawartość mogłaby być lepsza, ale już nie można mieć wszystkiego. Naprawdę, 3 razy 84+, gro. Może jakaś karta promocyjna. Chciałbym zobaczyć tę promocyjną animację. Niestety tego nie zobaczymy. Będzie tutaj duplikat? Nie, bo Rubena Nevesa nie mam. No ale bez walkoutu w takich paczkach to mogę czuć się naprawdę mocno rozczarowany. I zobaczmy. 5 razy 84. No tu powinno być zielono. Zielono nie jest. Lewy obrońca z Francji. Lewa obrończyni. To jest walkout. Podwójny. Podwójny żeński walkout. Już... przez chwilę moje oczy zwariowały. Myślałem, że to może jest Aleixa Putellas. Niestety nie. Ale to nie jest zła paczka. I to nie jest zły traf, bo trafiamy kartę promocyjną Marco Reusa. Mam wrażenie, że ta cena bardzo szybko spadnie. W sensie 4 na 4. Ale czy to jest karta genialna? Tak realnie?
Style gry oczywiście ma wcinkę, ma dośrodkowanie, ma fałsz, nie ma fineski. W sensie ja wiem, że te fineski są znerfione teoretycznie, ale nadal to nas zamyka na jedną, no jakby na jeden kąt. W sensie to nie jest zła karta, jakby nie zrozumcie mnie źle, ale czy to jest taka karta wow? Trochę nie wiem, ale trafiamy, słuchajcie, trafiamy naprawdę fajnie kartę wild card, więc cieszy mnie to mocno. Cały czas w limitach globalnych jest ta paczka, zobaczcie, no i to pokazuje tylko jak te limity wyglądają. No nie będę, kusi mnie, nie ukrywam, bardzo dużą pokusę odczuwam tego 1500 pointsów na tą pakę, bo wydaje się, że to jest naprawdę nie najgorszy deal. Ale nie, idą toty, na toty te pieniądze wydam, nie ma co się tutaj na to dać skusić, bo pamiętajmy o tym, że tak jak mówię, będą podczas toty okazje, a teraz za same homologowanie powinno nam wpadać bardzo dużo tego typu rzeczy, więc zobaczymy. No chociażby tu, sami widzicie, wpada mi Alejandro Garnacho, czyli idealny foderek. W sensie wiem, że jeżeli ktoś jest fanem United, to raczej jest zadowolony z tej karty po prostu, no ale dla mnie to jest po prostu foder. No i zobaczcie, samo to daje nam tutaj po drodze tyle rzeczy, że 7 ukończeń, czyli to jest tydzień. No to już jest naprawdę parę ciekawych kart, które nam wpadnie, a potem mamy jeszcze paczki i tak dalej, więc wystarczy, po prostu wystarczy te rzeczy robić i ten Martinelli praktycznie sam nam się zrobi. Ale tu mamy oczywiście Alejandro Garnacho, więc bierzemy go do klubu i myślę, że fani Manchester United jak najbardziej z radością przywitają tego zawodnika w swoich klubach. Patrzymy sobie na podstawy, czy coś tutaj mam nieodblokowane. No nie, no ale zobaczmy, czy jest coś, o co moglibyśmy sobie tutaj powalczyć, jeśli chodzi o karty, tak? FC Pro podstępy sezonach. Czy oni dali jakąś kartę w zadaniach? Nie widzę tego. WBS, RTTK, tego w ogóle nie ruszyłem. Nie, no nie mam żadnej karty, którą moglibyśmy wildcardowej zrobić. Jeżeli one były, to były już wcześniej dla was znane, bo one są od wczoraj, więc bez sensu zajmować sobie tym czas. Natomiast tak, tu mamy jedną paczkę do otworzenia, więc w nią jeszcze sobie wjeżdżamy. Złota paczka piłkarska. Może jeszcze jedna karta promocyjna. Anglia, HP. No to śmierdzi mi to Hendersonem i tam wydawało mi się, że mignął mi nawet on, ale to był po prostu Joe Willock, więc tego zawodnika bierzemy sobie już tutaj do klubu i nas nawet nie wywaliło z gry, okej, spoko, więc w tym momencie, mając to wszystko po swojej stronie, zobaczmy sobie jeszcze raz tylko te wyzwania, bo może jest coś, co tutaj przegapiłem. Więc tak, jest Gabriel Martinelli, on oczywiście wędruje u mnie do ulubionych i to jest tak, słuchajcie, ja nie patrzę, czy ten zawodnik się opłaca, czy nie. To jest SBC u zawodnika, którego po prostu uwielbiam. Zrobiłem SBC u Martina Edegarda, chociaż bez sensu było je robić w tamtym momencie, bo miałem Kevina De Bruyne, ale dało mi to satysfakcję, a o to w tym chodzi. Więc tu zrobię to samo. Patrzę tylko, czy dodali może jakieś ciekawe SBC. No o ikonę raczej nie dają w tym momencie, bo byłoby to dziwne. Z tym poczekają sobie parę dni. Patrzę, czy jest dana jakaś taka rozbudówka, wiecie, ileś tam razy, ileś coś tam razy coś. Wyzwanie zimowe. Co on nam daje? Wykonaj to, by zdobyć wymienną złotą... Ojejku, to trzeba będzie myśleć. No dobrze, spróbuję. Choć nie przychodzi mi to z łatwością. Trafiłem w ogóle raz na tego Adame Traore i to jest niesamowite, że piłkarz tak słaby w rzeczywistości jest tak dobry w grze. Mamy to ulepszenie, więc ja to ulepszenie jeszcze sobie zrobię, bo to daje nam szansę teraz na naprawdę fajne karty, tym bardziej, że oni tam wrócili troszkę tych kart, więc to zrobimy. No dobra, więc w ulubionych już mamy wrzucone to, co nas interesuje teraz, więc zobaczmy, czy ja to wymyślę teraz, czy tego nie wymyślę, bo nie chcę was też męczyć. Całkowite zgranie. Ocena: piłkarze rzadki minimum 6, piłkarze z tego samego kraju minimum, piłkarze z tej samej ligi maksimum. No czyli mogę zrobić po prostu z dwóch lig, tak? Zobaczmy, czy jestem aż tak głupi, jak mi się wydaje, czy nie jestem aż tak głupi. Zobaczmy, bramkarz Premier League Muric. Zobaczmy sobie tutaj Diego Carlosa, Tyrona Minksa, załóżmy, że tak to zrobimy. Dajmy sobie tutaj Robertsa, dajmy sobie tutaj, czy to jest max narodowości? Piłkarze z tego kraju, minimum 3. No dobra, to teraz możemy sobie tutaj dać Nathana Ake. To nam daje jedną ligę. I teraz po prostu zrobię sobie to
w ten sposób, że tu dam sobie kraj, Brazil. Tylko może bym to zrobił... Nie, no to... Nie mam żadnego Brazylijczyka. No to co, na Francuzach to zrobimy. Dajmy Malar. Dajmy sobie tu tego ziomeczka. Dajmy sobie tu... Nie mamy. Dajmy sobie tu... Teriera, proszę bardzo. Dajmy sobie tu... Tak głupio trochę. No dobra, to spróbujmy teraz dać sobie jeszcze tu Anglików po prostu i zobaczymy, czy nam to... Chyba, że mam Brazylijczyków jakiś, no ale nie mamy. To dajmy sobie tutaj Anglię, bo Anglii powinienem coś tam mieć. Jest Nodi Madueke, ale tutaj liga nam nie pasuje. Więc na szybko... Jezus Maria, Hiszpania. Na pewno ktoś będzie. Dobra, dam to 83, już sorry. Jedną 83 jak stracimy, to nic się złego nie wydarzy tutaj. Tu lądujesz ty i tu lądujesz ty. No i git. Pewnie gdzieś coś jest źle, ale czy mnie to boli? No jakoś strasznie nie, więc zróbmy to po prostu w ten sposób, zgłaszamy skład i mamy zrobioną jeszcze paczkę, złotą paczkę piłkarską, Prime, wow, nieprawdopodobnie. Dobra, tego już wam nie muszę pokazywać, tu raczej nie będzie nic skomplikowanego. No i to SBC mamy w takim razie zrobione, bardzo mnie to cieszy. Czemu w ulubionych nie ma gościa, którego sobie dałem do ulubionych? Fantastycznie, jest tu Gabriel Martinelli. No i teraz... Możemy sobie jeszcze sprawdzić, słuchajcie, jak wyglądają te nowe ceny. No i widzimy, że SBC Obrahima jest szacowane na około 80 tysięcy. Średnio mnie ono interesuje. Natomiast interesuje mnie Gabi. No i Gabi to jest około 680 tysięcy. Przyznam szczerze, że zastanawiam się, jakby to wyglądało cenowo, gdyby ten zawodnik... Nic mi się nie włączyło, spokojnie, nic nie było słychać. Gdyby ten zawodnik był... On nie ma innej wersji, nie? On w tym roku nie miał żadnej karty specjalnej. Ciekawy jestem, jak on by wyglądał cenowo z... w porównaniu po prostu do... No do karty na rynku. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie to jest nieważne. Ja tego zawodnika zrobię, to jest zawodnik, którego ja chcę mieć w swojej kolekcji. Ruud Gullit około 3 milionów. Porównując go do zwykłego Gullita, to możemy sobie szybko to zrobić. Gdzie tu jest to compare? Bo ja zawsze tego zapominam. Tu jest compare. I możemy sobie go porównać do... Jest tutaj Ruud Gullit. Ten... No to widzimy, że statystyki, szczególnie ofensywa, w sensie strzały, są zdecydowanie gorsze. Za to to jest karta, której myślę... No to, tak, dali większą obronę, zmniejszyli fizyczność, też jest 4 na 5, ale tu jest high, czyli to jest po prostu taka wersja nawiązująca bardziej do jego niższej pozycji, w sensie na boisku, co zresztą widać. Pytanie, jeśli chodzi o cenę, tu mamy 300 niecałe, tu mamy... 3800 niecałe, 2800 niecałe. No to już jest kwestia... Znaczy moim zdaniem ta karta jest warta tych pieniędzy, tym bardziej, że dla mnie karty, które robicie w SBC, zawsze są warte trochę inaczej, bo tego foderu niewymiennego wam wpada po drodze, no i on ma trochę jakby inną wartość. No ja na pewno tego Gabiego zrobię, po trochu będę go sobie ciułał i on będzie tutaj przeze mnie robiony. Natomiast na zakończenie dzisiejszego odcinka, słuchajcie, na zakończenie tego footmasu otworzymy sobie jeszcze dwie paczki, no i mam nadzieję, że jedna z nich może przyniesie nam zieloną kartę, może przyniesie nam ikonkę promocyjną. Byłoby bardzo miło. Mi było bardzo miło, że śledziliście te materiały, że widywaliśmy się tutaj bardzo często i tak jak mówię, to absolutnie nie jest koniec futa na tym kanale, to mi pokazuje, że chcecie tego futa w moim wykonaniu na tym kanale w taki sposób i będziemy sobie to robili, będziemy w ten sposób się bawili. Tymczasem ja życzę wam wszystkiego dobrego na święta, już jutro zapraszam na odcinek Koza Jaszego, a na sam koniec trafiamy... Wow! Paczce 10 razy 84, kartę 85, lepiej niż 84. Nie mamy karty zielonej. Mamy sporo kart, a co najważniejsze, nie mamy duplikatu. To niech to będzie plusem. Trzymajcie się i widzimy się już niedługo w odcinkach futowych, ale na tą przerwę świąteczno-woroczną też coś jest zaplanowane i myślę, że wtedy też coś tam usiądziemy, jakieś SBC ikony dadzą, trzeba będzie otworzyć. Panie!